Manufaktura. Symbol, bez którego trudno dziś wyobrazić sobie Łódź. W ciągu kilku lat istnienia kompleks łączący funkcję kultury, rozrywki, rekreacji i handlu stał się najbardziej charakterystycznym znakiem rozpoznawczym miasta. Dzięki manufakturze budynki zabytkowej włókienniczej fabryki Izraela Poznańskiego odzyskały swoją świetność i zostały przywrócone Łodzi. A na rynku XIX-wiecznego imperium fabrykanta tętni życie. Przebudowa zabytkowej fabryki została tak wykonana, aby częściowo zachować dawną atmosferę tego miejsca. Dominują tu stare, pofabryczne budynki z czerwonej, nieotynkowanej cegły, które zostały jednak całkowicie przebudowane wewnątrz. Budynki pozbawione znaczenia historycznego, czyli te, które powstały po 1900 roku, zostały wyburzone, a ceglane budowle odtworzono zgodnie z ich pierwotnym wyglądem, według XIX-wiecznych planów Hilarego Majewskiego. Projektantom udało się wydobyć urodę zabytku i jednocześnie stworzyć przestrzeń dla nowych funkcji obiektu. Chcąc poznać atmosferę dawnej fabrycznej Łodzi, z pewnością warto odwiedzić znajdujące się na terenie manufaktury Muzeum Fabryki. Muzeum Fabryki jest to muzeum miejsca, które ilustruje historię zakładów tych, które były znane jako zakłady Poznańskiego. Także w tym muzeum Państwo znajdą wyjątkowe maszyny, wciąż pracujące oryginalne ponad 100-letnie Krosna, które uruchamiamy na bieżąco zwiedzającym. Ale nie tylko Krosna, także filmy, prezentacje multimedialne oraz informacje dotyczące historii powojennych zakładów Poznańskiego, czyli zakładów imienia Marchlewskiego, znanych jako Poltex. Historia tego miejsca sięga 1871 roku, kiedy Izrael Poznański kupił parcelę z myślą o budowie fabryki. Do końca XIX wieku powstał kompleks, w którym znajdowały się tkalnie, przędzalnie, farbiarnie i inne budynki fabryczne, a także remiza strażacka, bocznica kolejowa, pałac fabrykanta i budynki mieszkalne dla robotników. Manufaktura jest największym w historii Polski rewitalizacją zabytków. Ponad 90 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zabytkowych fasad zostało odremontowane. Takiego przedsięwzięcia w Polsce do tej pory nie było i pewnie długo, długo nie będzie. Dziś manufaktura pełni wszechstronną rolę. Kompleks to także 300 sklepów, butików z bogatą ofertą handlową i nowoczesnymi systemami promocji. Program Tutors jest to specjalna platforma informacyjna dla osób, które pragną poznawać wyjątkowe oferty, które są przez nas generowane na SMS-a, który dostaje klient nasz zarejestrowany w naszym systemie poprzez przejście przez bramkę. Manufaktura to także rodzinne centrum rozrywki. W jej ofercie ważne miejsce zajmują propozycje dla najmłodszych. W czasie zakupów świetnym urozmaiceniem czasu dla dzieci są place zabaw wyposażone w atestowane zabawki. Łasuchy mogą skorzystać ze wspaniałej oferty 160-letniej polskiej fabryki czekolady Wedel. Wymarzone łakocie czekoladowe kuszą nie tylko wspaniałym zapachem czekolady, ale też przeróżnymi kształtami. Wspaniałą ozdobą galerii handlowej manufaktury są piękne kompozycje kwiatowe istniejące od 1937 roku rodzinnej firmy kwiaciarni Haskrzydlewska. Kwiaty cięte, doniczkowe, ogrodowe, kwiaty dla dużych i małych, pachnące bukieciki i dostojne, okazałe rośliny z różnych stron świata. Ci, którzy preferują aktywny wypoczynek, mogą skorzystać z oferty Centrum Rekreacji, gdzie znajdą nowoczesną ściankę do wspinaczki oraz fitness klub. A wielbiciele bowlingu chętnie odwiedzają kręgielnię Gracula. Na klientów manufaktury czeka też kilkadziesiąt restauracji, kawiarni, pubów, dwupoziomowa dyskoteka czy pierwszy w Łodzi czterogwiazdkowy hotel Andels, usytuowany w budynku dawnej przędzalni Izraela Poznańskiego. Hotel Andels to wyjątkowe połączenie historycznego budynku z nowoczesną architekturą oraz niepowtarzalną i unikatową stylistyką. To wszystko powoduje, że hotel jest idealnym miejscem do organizacji konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń. Manufaktura często jest współorganizatorem lub gospodarzem imprez masowych. Na rynku manufaktury atrakcyjnie spędzić czas można niemalże przez cały rok. Mimo tego, że manufaktura jest bardzo odwiedzanym miejscem w Łodzi, tutaj odwiedza nas dziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, na pewno dla Państwa znajdzie się miejsce, dlatego zapraszamy do Łodzi i do manufaktury.